Cześć, tutaj Krzysiek, gramy dalej w ostatnie drzwi. Ja też mam na moim kanale teraz serię Ostatnia stacja, czy jakoś tam finałowa stacja, ale to dlatego, że trzeba się odstresować, ta gra trochę tak, trochę mnie, powiem tak, momentami ciarki przechodzą po plecach, kiedy gram. Ponieważ faktycznie jest to horror. Teraz mam tu towarzystwa kota Lelka, jak się tu pokażę, on tu leży. Oj, tak. Dzień dobry. Przywitaj się z Państwem. Dzień dobry. Teraz się kamera pewnie poprzestawia. Trudno. I powiem Wam tak. Gramy sobie dalej, ale widzę, że klimat tu jest niesamowity. Zobaczymy, co dalej będzie. Mam nadzieję, dobrze, że tutaj jest kot koło mnie, bo najgorsze to mogło być wtedy, kiedy są takie tutaj te dźwięki. Naprawdę budujący klimat. Jakby mi tu wskoczył nagle na plecy gdzieś, to ja bym chyba zwariował, naprawdę. Co tu się dzieje? Pogadajmy z nią. Dobry wieczór, siostro. Cisza. Siostro! Całe to cierpienie, wszystkie te łzy, nasze modlitwy bez odpowiedzi. Co siostra ma na myśli? Wszystkie te lata powierzone Panu, modlitwa, czekanie na jakiś znak. Na coś, co da mi siłę. Codziennie słyszę, jak płaczą, modlą się, krzyczą i umierają. I po co? Gdzie jesteś, panie? Dlaczego mi nie odpowiadasz? Niezbadane są ścieżki pana. Z pewnością, ale nie proszę o wiele, tylko o coś, na czym mogłabym polegać. Ścieżkę, którą mogłabym podążyć. Teraz by się odwróciła i zombiak, nie? Albo coś, potwór. Nie dam rady, nie w ten sposób, przepraszam pana. Co ci mogę dać? Szkło? Siostro, chcę być sam. Nie. Palem. Nie. Zbyt grube, żeby wbić je w drewno. Złamać się by mogło. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Strzykawka obok buteleczki. Na etykiecie napisane morfina. Możemy ją zabrać? Nie bardzo. Jedno ze skromnych łóżek, w którym śpią zakonnice. Na górnej półce kredensu widzę sfatygowaną Biblię i różaniec, które zbierają kurz. Nic tu więcej nie zrobię. Zniszczony gobelin. Tu jest ten gobelin, który jest. Z tyłu są drzwi i tam się trzeba dostać. Tutaj już byłem, tutaj muszę jakoś wydobyć to siecią. Może siecią? No praktycznie taką sieć chciałem zrobić. No dobra. Idziemy stąd. Idziemy stąd i zobaczymy, co tutaj jeszcze możemy zrobić. O, proszę nie dotykać moich rzeczy. Pozytywkę? Udaję pozytywkę może? Czy ja mogę to otworzyć, tę pozytywkę? To jest też... Nie. Nie w ten sposób. Czasopismo. Masz. Nie. Ponury posąg Maryi Dziewicy sprawia, że to miejsce jest jeszcze smutniejsze niż to w ogóle możliwe. Tu jeszcze sobie poszukajmy. Zamknięta trumna.
Pozytywka też mu się do niczego nie przyda. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Ale tu zdaje się już więcej nic nie ma. Tu zabrałem tą siatkę. Zabrałem tą siatkę. Wow. Klimacik niesamowity. Świeżo wykopany grób. Przypadkowe ułożenie grobów. Tu jest trumna. Nie wiemy jeszcze, kto umarł, ale... Dobra. A, tu byliśmy. Dobrze. Myślałem, że tam coś interakcja może zajść, ale na razie nie ma. Tu jeszcze zobaczymy... kamień. Też nie. Nie, to jest zły pomysł. Szkło na fontannę też nie. Czy tu jeszcze coś jest? Koło bramy, może tutaj coś? Stara i zniszczona skrzynka na listy. W skrzynce jest pocztówka. Drogi Matthew, minęło już kilka miesięcy, a ja nadal nie mam od ciebie żadnej wiadomości. Moi bracia upierają się, że mnie opuściłeś, ale ja jestem pewna, że nadal jesteś mi wierny. Wiem, że nigdy byś mi tego nie zrobił, bo znam twoje serce i szczerość twoich oczu. Dostałam ten adres ze szpitala w Londynie i mam nadzieję, że wiadomość dotrze bezpiecznie. Pamiętaj, że zawsze będę do ciebie czekać. Na zawsze twoja Juliet Holloway. Dobra. To musimy tam pewnie pokazać. Pokazać, jeden z pacjentów pewnie na to czeka. Te pokoje są prywatne. Panu nie wolno tam wchodzić, tak? No może pozytywkę byś chciała? Nie chcesz pozytywki. Kim jest pan Baldwin? Wielebny osobiście polecił mi pana Baldwina jako dozorcę. Wiele sióstr uważa, że jest nieco dziwny, ale dobrze wykonuje swoje obowiązki i za dużo nie marudzi. Czy mogę porozmawiać z Wielebnym? Obawiam się, że to niemożliwe. Wielebny prosił, żeby mu nikt nie przeszkadzał. Siostra twierdzi, że Wielebny już tu mieszkał, gdy to miejsce było jeszcze szkołą? Dokładnie, był zwykłym księdzem profesorem, zanim został wyższym rangą duchownym i zaczął zarządzać tym miejscem. Tak, to już było. O, wielu pacjentów... Matko Elizabeth, dowiedziałem się od pana Baldwina, że w ostatnim czasie wielu pacjentów zmarło. Co się dzieje? Niestety nasz pan zabiera do siebie zbyt wiele tych nieszczęsnych dusz. Dziękuję. Ja tu jeszcze tę pocztówkę muszę zobaczyć. Drogi Matthew, dobra, to już było wszystko. Juliet! Panie Wing, wydaje mi się, że ten list jest adresowany do pana. Dziękuję, proszę mi go dać. Jak pan widzi, mój brat jest zbyt słaby, by go przeczytać. Zobaczmy, kto do ciebie napisał, Matthew. Och, to list od naszej matki! Drogi Matthew, mam nadzieję, że czujesz się lepiej. Bardzo bym chciała, byś ty i twoja kochana siostra wrócili wkrótce do domu. Okłamała go. Panna Winch zmyśliła zawartość listu. Wow. Wszystkie te nieotwarte listy są adresowane do Matthew. Dlaczego jego siostra je zachowała? Moje listy, wszystkie listy, które napisałem do mojej ukochanej Juliet. Nigdy ich nie wysłałaś. Dlaczego, Mary? Mary, dlaczego to zrobiłaś? Kaszel, jak mogłaś być tak okrutna? Musiałam to zrobić, Matthew. Nie mogłeś zrozumieć, że ona na ciebie nie pasuje. Uuu.
Ona chciała tylko wyjść za kogoś o twoim statusie, statusie naszej rodziny. Zrobiłam to dla twojego dobra. Zrobiłam to, żeby cię chronić przed jej oszustwami. Nie, myślałaś tylko o sobie, o swojej próżności. Nie mogę już na ciebie patrzeć. Zostaw mnie, nie jesteś już moją siostrą. Masz czelność się mnie wyrzec, a kto opiekował się tobą przez całą twoją chorobę? Dobrze, Matthew, będzie jak zechcesz. Zostawię cię i wtedy zobaczysz, jak bardzo jesteś samotny. Żegnaj. Poszła. Dziękuję Bogu, że pokazał mi pan to okrucieństwo mojej siostry. Proszę, niech pan weźmie tę monetę jako dowód mojej wdzięczności. To moja szczęśliwa moneta. Mam jednak nadzieję, że będzie panu służyła lepiej niż mnie. Mam monetę! Dobrze. Co ja mogę z tym zrobić? Owinąć w sieć? Nie bardzo. Jakikolwiek... Pokrycie pozytywki nie ma sensu. Może i tak. Pal jest zbyt gruby, żeby nakręcić nim pozytywkę. Potrzebuje czegoś cieńszego. Szkło jest zbyt grube, żeby wbić się w drewno. Rozumiem. To nic nie da. Kamień. Rozbicie pozytywki nie przyniesie mi żadnej wartości, żadnego celu. Dobrze, to teraz mam pomysł taki. Zobaczmy sobie teraz, czy uda mi się za pomocą szczęśliwa moneta. Może będę mógł wyłowić to, co tam jest w tym... Było tu? Nie. To jest ta szkoła. To musimy się teraz wrócić na to piętro do góry. Być może mi się uda wyłowić za pomocą tej monety to, co tam jest ukryte w tej łaźni. Spróbujmy. Tu strasznie niepokojący pokój, ale tutaj na razie nie będziemy buszować. Jak porządny horror, gram to w nocy, więc wybaczcie, jak trochę... Dobra, coś tu mamy. No nie, nic się nie wydarzyło. A tak, liczyłem, że coś się wydarzy. Dobrze, musimy nakręcić pozytywkę. Przez strumień. To też nic nie da. Usunąłem kawałek lustra. Przydałoby się jakąś jeszcze tutaj zrobić. Interakcję. Jeszcze zobaczmy do końca korytarza. A może tę monetę tutaj siostrze damy? Nie, nie zainteresowana w ogóle. Zero. A czy on tu miał łopatę jakąś? Czy ja dobrze tam kojarzyłem? Może by mógłby dla mnie to naostrzyć ten kijek. To kopiesz kolego coś. Może mi pan coś powiedzieć o wielebnym? Nie powiem panu nic konkretnego. Przez te wszystkie lata nigdy nie widziałem tego człowieka na oczy. Kto wie, może on nawet nie istnieje. Ale matka Elizabeth powiedziała mi, że wielebny osobiście... zlecił zatrudnienie pana. Bardzo mi to schlebia, że moja reputacja tak mnie wyprzedza. Ale nadal nie mogę panu nic więcej powiedzieć o tym człowieku. Dziękuję za poświęcenie czasu. A chciałem mu tam zakosić. Chciałem mu zakosić tą... przypadkowe. Chciałem mu zakosić... łopatę, ale nie udało się. To też, no ale bez sensu, tutaj nic nowego nie zrobię. Tu jest ta skała, moje inicjały. Czy ja tam się mogę dostać bliżej? Moje inicjały. Nie ma nic więcej. Dobrze. Ale fabuła się pchnęła troszeczkę do przodu, więc nie jest źle. Trzeba tylko znaleźć teraz... Wow, tutaj... Aha, to jest... To idzie dalej, dobra. Tu przypadkowe rozmieszczenie grobów.
Nie może pan tu przebywać, to samo. A monetę? Nie. Monetę? Nie. Tą pozytywkę trzeba koniecznie otworzyć, ale nic tutaj na razie na to nie wskazuje, żeby miał jakąś wskazówkę, jak to zrobić. Więc wyjdziemy sobie jeszcze raz. Żadnej interakcji nie udało się mi zrobić w tym pokoju, więc myślę, że tutaj jest jakieś morfina, szkło. Nie, to jest niepraktyczne rozwiązanie. Chcę być sama. Tutaj na dole? Nic tutaj nie widzę. Ta morfina jest ciekawa. Ten niespokojny sen. Można by to było... Nie. Nie wiem, dlaczego miałbym obwiązywać siecią kamień. Siecią można obwiązać palik. Niepraktyczne. Siecią uwiązać szkło? Bez sensu. Siecią uwiązać monetę? Też bez sensu. Jeszcze sobie zobaczmy. To mi nic nie dało. Czy ja to mogę jakoś użyć gdziekolwiek? Na razie nie. To jest ciekawe. Trzeba pokombinować już troszkę. Kawałek lustra usunięty. Para starych ręczników. Nie da rady uciąć tego. Pal. Nie. Trzeba by kratkę usunąć. To nie da rady. No ale jak to puścić tę wodę przez strumień. O! Ta zardzewiała rura łączy się z innymi częściami domu. Moneta? Nie. Pal? Nie. Też nie. Dobra, zobaczmy tą lupką z innymi częściami domu. Czyli to nie jest też. Dobrze, tam trzeba się koniecznie dostać do tego miejsca. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze coś mogę zrobić, bo już pomysły się mi troszeczkę kończą. Ty już nam dałeś monetę. Czasopismo. Nie. To da próby błędów. A, w tej klasie jeszcze nie byłem. Dawniej w tych półkach trzymaliśmy podręczniki. No, a tu tego więcej już nic nie ma. Tu jest pusto. Tu przeglądałem już to. To już czytaliśmy. O doktorze o ojcu Erneście. I to niepokojące, masakrycznie niepokojące zdjęcie. Teologii. Dziwny napis.
Szal, szkło. Szukamy teraz jakiegoś miejsca. Coś ominąłem. Ciekawe, co to może być. Jeszcze tak, mam monetę i pozytywkę. Coś cienkiego musiałbym znaleźć. Co on to powiedział mi? Ta pozytywka prawdopodobnie należała do jednego z uczniów. Mały palik. Pokrycie... To też nie ma sensu, ale pokrycie czymś ma sens. Rozbicie pozytywki nie przyniesie korzyści, ale na pewno coś należy zrobić. A Szkot uciekł. Nie wytrzymał tego napięcia. Tu wszystko jest zabrane. A jeszcze zobaczymy ta siostra. Czy ona uciekła faktycznie? Ona chce odjechać? To może my damy tu. Nie. Ta siostra odjechała. Podejdę jeszcze do bramy. Nie ma jej. W skrzynce nie ma nic więcej. Brama otwarta. Dobra. Brama otwarta, ale szału więcej nie mam tutaj. Dziękuję, siostro. To mi nic na razie nie mówi. Masz. To są prywatne pokoje. No cześć, już chciałem się poddać, a przypadkiem dotknąłem monetą. Zobaczcie. No, gdzie to jest? Chodźcie tutaj. O, i się otworzyła. I gra. O. I pozytywka gra. I myślę, że tą pozytywkę puścimy tej naszej depresyjnej takiej. Och, jaka piękna melodia. Przypomina mi o mojej młodości, kiedy byłam pełna życia i determinacji. Znałam wtedy swoje przeznaczenie. Och, niech Bóg Pana błogosławi. Za to, że dał mi Pan znak, na który tak długo czekałam. Wow! I poszła sobie. Teraz tu mogę wszystko sobie wziąć, ale tu nic nie mogę zrobić. Wow! W tej zardzewiałej róże zebrało się dużo liści. Blokują strumień wody. O! Ten otwór ma bardzo ostre krawędzie. Jeśli spróbuję włożyć tam rękę, mogę się zaciąć. A palik? Drewno jest zbyt miękkie, by zająć nim ostre krawędzie rury. A kamień? Stępiłem ostre krawędzie rury. Teraz nie muszę obawiać się skaleczenia. Włożenie tego do rury niczym nie pomoże. Szkło? Dobra. Teraz nic już nie blokuje przepływu wody. Tylko teraz co dalej? Sieć? A! Sieć powinna zapaść wszystko, co będzie przepłynęło przez rurę. No proszę. Genialne. To teraz możemy się całkiem spokojnie udać do łaźni i odkręcić wodę. Odkręciłem wodę. Brodzik pełniony jest wodą. I teraz pytanie. Ten palem jeszcze to mogę przepchać? Nie, nie muszę. Wrócimy się tam z powrotem. Jeżeli to jest woda... Tak. To jest ten sam poziom. Z porządku. Lśniący przedmiot. Co to jest? Szklana łza. Ta szklana łza prawdopodobnie była fragmentem biżuterii. Okej.
Szkło, szklana łza, to mi nic nie da. To też mi nic nie da. Dobra. Robi się ciekawie. Dobra. Mam nadzieję, że was to zaintrygowało tak jak mnie. Jeżeli tak, to widzimy się za chwilę już. Hejka, cześć.